Zaśniecie. 1, 2, 3. I śpicie. Przenoszę was w przestrzeń Moniki i będziecie w tle ją badać, diagnozować, sprawdzać, szukać wszystkiego na wszystkich poziomach, ciałach, zmysłach, umysłach, całej przestrzeni. Daję wam specjalne okulary, którymi nikt ani cię nie może ukryć. I jak najwięcej informacji zdobędziecie o Monice. A przy okazji przyglądajcie się, jak będę tu Monikę synchronizował. Dobrze. Moniko, leżysz wygodnie? Tak. Zamknij sobie oczy teraz. Mhm. Tak, bo przy zamkniętych oczach jakby tak bardziej byś odczuwała ciało. I odczuj, czy wygodnie ci się leży, czy ci nic nie gniecie, nie uwiera. Możesz się teraz wiercić, nieździć, ruszać. Nie. Chodzi o to, żebyś się ułożyła tak dobrze, żebyś poczuła super komfort. A najlepiej, jak się tak ułożysz, że poczujesz, że ciała nie czujesz, wtedy powiedz i zaczynamy. Jest dobrze. Dobrze. W takim razie teraz otwórz swoje oczy fizyczne, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij. Powieki ciężkie zasypiają, a ty nie masz nic czucia, ani władzy. Ja teraz przenoszę całą twoją świadomość na twoje pięty. Poszoruj nimi tak delikatnie i powiedz, czy czujesz ich, że tam są? Tak. Dobrze. W takim razie teraz z piąt biorę całą twoją świadomość, przenoszę na twoje oczy fizyczne. Otwórz je i powiedz, co zobaczyłaś na wprost, jak otworzyłaś oczy. Na suficie naklejkę mam. Naklejkę. Dobrze. Przyjrzyj się tej naklejce, tak jakbyś chciała zapamiętać ją jak najbardziej autentycznie. Teraz szeroko masz otwarte oczy, patrzysz na nią, tak jakbyś miała wyczesz oczu, patrzysz na tą naklejkę, robisz jej zdjęcie, bo ze zdjęcia jest łatwiej później odczytać. Zamykasz oczy i teraz patrzysz na tą naklejkę na tym zdjęciu. Powiedz, widzisz ją tak samo, czy jakoś inaczej? Tak samo. Dobrze, teraz otwórz jeszcze raz oczy i teraz przyjrzyj się bardziej dokładnie jej i zrób precyzyjne zdjęcie, ponieważ ja zapytam cię o pewien szczegół, a ponieważ nie wiesz, o co ja zapytam, więc musisz bardzo precyzyjnie jej się przyjrzeć, jak najwięcej detali zapamiętać, bo później ja się zapytam, ty mi odpowiesz i to jest proste. Teraz szeroko otwarte oczy, robisz bardzo precyzyjne zdjęcie ze wszystkimi elementami, zamykasz oczy i teraz trzymaj ten obraz przed oczami, żeby nawet na ułamek sekundy nie zniknął, a ja całą twoją świadomość przenoszę na pięty twoje, łydki, kolana, uda, brzuch, plecy od kości ogonowej aż do podstawy czaszki, teraz na klatkę piersiową, a teraz na twoje serduszko. Powiedz mi, Moniko, jak pracuje twoje serduszko? Wolno, szybko, równo, nierówno, czy jest jakaś emocja? Chodzi mi o takie zwykłe detale. Opowiadaj. Mocno. Ale nie aż tak bardzo. Równo. Teraz jakby trochę mniej. Przyglądaj się jemu tak, przysłuchuj się i obserwuj. I mów, co się zmienia. Tak ciszej troszkę pracuję i słabiej. Dobrze, przyglądaj się jemu, ja policzę do 5, ono będzie zwalniało coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Na 5 zaśnie, ty poczujesz taki cudowny błogostan. 1, 2,
trzy, cztery, pięć. Serduszko zasypia jeszcze głębszym snem hipnotycznym i jeszcze głębszym, i jeszcze głębszym. A ty czujesz taki cudowny błogostan. Ja teraz policzę do trzech i przeniosę ciebie na twoją łąkę. Obojętnie, gdzie to jest i co to jest. Jeden, dwa, trzy. Jesteś na tej łące, jest sam południe, środek lata. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, czy już byłaś na niej, czy nie byłaś, czy ją znasz, nie znasz. Takie zwykłe rzeczy. Nie widzę łąki. A co widzisz? Ciemno. Tak skup się na niej, jaka to jest ciemność. Tak wygląda trochę, jakby było tak ciemno i wydaje mi się takie gałęzie widać. Mhm. Dobrze, ja teraz zaświecam światło, świeci słoneczko i oświeca całą tą łąkę. Powiedz, co na niej jest, czy są drzewa i skoro były gałęzie, krzewy, czy jest trawa, ziemia, woda, chmurki na niebie, po której stronie jest słoneczko, takie zwykłe rzeczy. Nie, jest bez zmian. Bez zmian. Dobra, w porządku. W takim razie stoisz tam teraz. Będziesz się przesłuchiwała, przyglądała temu, co media zdiagnozowały i spróbuj coś z tego zrozumieć, o co tu może chodzić. Dobra. Piotruś, jaka jest twoja diagnoza? To mi się pokazało takie jakby dwóch części, tak z boków, zaciśnięta przestrzeń, coś takiego. Dobrze, wejdź w to i zbadaj, co to jest. Co to jest jedna przestrzeń, co to jest druga, o co tu chodzi, jakie są przyczyny tego. Wszystko, co trzeba. Rozkmin to dobrze. Iwonko, jaka jest twoja diagnoza? Ja widzę mnóstwo takich jakby chmurach, takie białe, coś takiego nawet nie wiem. O co tu chodzi? To jakby taka mętna energia, takie kłębiące się coś. Dobrze, wejdź to i zbadaj, o co tu chodzi. Czy to są jakieś klątwy, czy to jakieś byty, czy jakieś inne rzeczy, które potrzebują zrozumienia. Dowiedz się, o co tu w tym wszystkim chodzi. Dobrze, wracamy do Piotrusia. Piotruś, co się dowiedziałeś? No tak, jakby różne rzeczy się nagromadziły. Niektóre jakieś unoszące się, jakieś pełne dziwnych rzeczy się nagromadziło w tej zamkniętej przestrzeni. Zapytaj się, czego chcą. Czego chcecie? Uciec. Uciec, dobrze. Moniko, Piotruś mówi, że nagromadziło się bardzo dużo różnych rzeczy w twojej przestrzeni, w twojej głowie i one chcą wszyscy uciec, a tak jakbyś ty je trzymała i czy pozwalasz na to, żeby je wypuścić? Oczywiście, niech uciekają. Dobrze, w takim razie, Piotruś, otwórz przestrzeń, bo one do niej se uciekły i były wolne. Wszystkie mają dzisiaj amnestię. Mogą skorzystać z okazji, jest teraz Monika otwarta. Wszystkie myśli, myślokształty, klątwy, kary, winy, pierdoły, dyrdymały, prawdy, nieprawdy. Wszystko może dać dyla teraz. To jest okazja. A kto nie da dyla, będziemy mordowali po kolei. Więc albo uciekają, albo zostaną spaleni w słońcu, w żywym ogniu. I co się, Piotruś, dzieje? No prawie wszystko uciekło. Tylko jacyś tacy zamuleni zostali. Dobra, to weź tych zamulonych też odprowadź do ich przestrzeni, do której należą. Tam gdzieś jest przestrzeń zamulonych. Mhm. Dobrze. Oczyść teraz Monikę całkowicie, żeby była czyściutka i zrównoważona. Doprowadź do perfekcji. Mhm. Dobrze. Ja teraz wszystko zamykam, oczyszczam, zamykam wszystkie te portale, do których zostały odprowadzone, wszystkie światy, do których zostały te wszystkie rzeczy odprowadzone. Zamykam, nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Jest absolutna cisza i równowaga.
Moniko, powiedz mi, co poczułaś w związku z tym, co Piotruś zrobił? Poczułaś coś, czy absolutnie nic? Trochę jak tam mówiliście o tym, to wydawało mi się, że się kręcę cały czas w kółko. I teraz jakby się zatrzymała. Dobrze. Iwonko, co ty zdiagnozowałaś? Jak Piotruś to oczyszczał, to przestrzeń się tak deklarowała trochę, tak zniknęła część. Dobrze, a co zostało? Powiedz, co ty widzisz? Daję ci specjalne okulary neutrynowe, w których wszystko widzisz. Co zostało i czego to chce, o co tu chodzi? Jest coś z prawej strony. Tak. Coś jakby od spodu takie. Zapytaj się, kim, czym jesteś? Ograniczeniem. Czego chcesz? Działać. Moniko, chcesz, żeby coś cię ograniczało, czy nie chcesz? Nie. Nie chcę. Dobrze. Na mocy wolnej woli twojej, bo masz takie prawo, weź Iwonko teraz to coś, co chce ograniczać, złam temu kark, zanieś do słoneczka i słoneczko żywym ogniem spali. Ponieważ Monika nie życzy sobie, żeby ją cokolwiek ograniczało. I nieważne jest, z całą karmą, z powiązaniami, połączeniami, ze wszystkim. Słoneczko spala, nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Jak to teraz wygląda? Czyściła się ta przestrzeń. Dobrze. Czy jeszcze coś jest w przestrzeni? No ten moment co nie widzę. Dobrze. Moniko, czy chcesz, żeby podpinać od ciebie wszystkie podłączenia, podpięcia, uwiązania, obojętnie, czy to są karmiczne, rodowe, czy jakieś inne, czy jakieś takie, o których nawet zielonego pojęcia nie ma, że coś ci się przyczepiło. Czy chciałabyś, żeby odłączyć wszystko ciebie, żeby była czysta i wolna? Chcesz tak? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli twojej teraz, Iwonko i Piotrusiu, podłączajcie od Moniki wszystko i wszystkich i odeślijcie to do nich z takim zamknięciem, że już nie mają prawa się więcej podłączać, że to jest ich sprawa i to wszystko do nich wraca. A Monika całkowicie ma być czysta i wolna. Jak to zrobicie, to powiedzcie. Dobrze. W takim razie teraz, jak wygląda Monika i cała jej przestrzeń? Czy jest idealna? Się pokazuje jakby taki świecący dysk. Jakby w czterech kątach taka niebieska energia idzie do góry. Wejdź to i dowiedz się, o co tu chodzi. Co to jakieś jest? Zapisy. Dobrze, dowiedz się, czego dotyczą te zapisy i czy one są korzystne dla Moniki, czy nie. One są niezrozumiałe. Niezrozumiałe. Dobrze. Wejdź w nie, zrozum je i przekaż informacje dla Moniki, żeby zrozumiała. I żeby więcej nic jej się nie przytrafiło z tego, co jej się przytrafiało do tej pory, z powodu niezrozumienia. Tak, ona ciągle to samo przerabiała. Moniko, czy ciągle przerabiasz te same tematy i nie ma żadnych rezultatów? Jest tak. Tutaj Piotruś mówi, że właśnie znalazł te zapisy, że ciągle przerabiasz to samo, nie rozumiesz dlaczego i ciągle robisz to samo i efektu nie ma, bo nie ma zrozumienia. To tak jakbyś piekła ciasto, ciągle wychodził za kalec, ale ty nie jesteś zainteresowana, dlaczego on jest za kalec, tylko ciągle robisz tak samo. Mówisz, ja mam przepis i ja tak będę robiła, bo ten przepis jest dobry. A ktoś ci mówi, no ale jest za kalec. No to co z tego, że jest za kalec, ale mam przepis dobry. Rozumiesz? Czyli jakby brak zrozumienia powoduje, że powtarzasz to samo, czyli jeżeli powtarzamy to samo, no to nie możemy oczekiwać innych rezultatów.
Dobrze. Co tutaj ma zrozumieć Monika z tego Piotruś? Czego dotyczy ten brak zrozumienia? To jest jakby zbytnie przywiązywanie wagi jakby do takich powiedzmy materialnych tematów. Jakiekolwiek by nie było. Moniko, przywiązujesz zbyt wielką wagę do tematów materialnych, które tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Ale ty do nich przywiązujesz tą wagę? No i z tego powodu ciągle szukasz zrozumienia, a w tym nie może być zrozumienia, ponieważ to nie jest ważne. Jest tak? Tak, a właśnie wydawało mi się, że nie przywiązuje. No tak, to się tak zawsze wydaje co innego i w ten sposób nie zwracamy uwagi na to, że tkwimy w tym samym miejscu. Tak, dokładnie odkryłaś teraz właściwie tą prawdę, że tylko ci się wydawało, ale tak naprawdę tkwiłaś przy tym samym. Co troszeczkę z tym ciastem miałem rację, z tym kitem. Tak. Że pieczesz go ciągle i... Tak. Dobrze. Także tu już masz punkt zrozumienia, żeby nie przywiązywać wagi do tych materialnych rzeczy na tyle, na ile są potrzebne, to robisz, co niepotrzebne, to nie robisz, ale nie ciągniesz tego ze sobą. Cały czas jakby nie próbujesz pokonać czegoś, czego nie da się pokonać, bo to nie ma żadnego znaczenia. Powiedz mi, Moniko, co byś jeszcze chciała? Z czym przyszłaś na tą sesję? Co byś jeszcze chciała, żebyśmy tu zbadali i się dowiedzieli? Takie, co cię nurtuje, co cię męczy, żebyś miała zrozumienie. Ja bym chciała, żeby Kacper, mój syn, tak jakby znaleźć w nim coś, co w nim siedzi, co mu nie pozwala tak jakby pokochać samego siebie. Dobrze. A jak bardzo ty chcesz, żeby on pokochał sam siebie? Bardzo. Czyli tak bardzo chcesz, żeby on pokochał sam siebie, że on sam siebie nie może pokochać, bo ty tak bardzo chcesz, żeby on pokochał siebie, więc on musi cały czas być niepokochany, żebyś ty mogła bardzo chcieć. Rozumiesz? Rozumiem. Znowu pieczesz placek. Dokładnie. Rozumiesz? Ja ci powiem takie ze swojego podwórka, ponieważ ja to kiedyś zrozumiałem i moja mama miała dopiero 102 lata, jak umarła. Ja przyjeżdżałem do niej i ja ją cały czas traktowałem tak, jakby ona miała, nie wiem, 20-30 lat. Rozumiesz? I w ten sposób ona cały czas tylko przy mnie była zdrowa. Gdy ja wychodziłem, ona już była chora. Dlatego, że przychodzili inni, którzy mówili, babciu, jaka ty chora, jeju, jaka ty chora, a babcia, ojeju, jaka ja chora, oj babciu, jaka ty chora, ojeju, jaka ja chora. I tak te dwie pierdoły, jedne z drugą, nakręcały się. A ja przychodziłem i mamo mówię, przecież ty wcale nie jesteś chora, ty jesteś zdrowa. Błysk w oku, różowiutka cera, gładziutka, a cera była pomarszczona, no wiesz, jak u 102-latki, nie? No, a ja mówię, popatrz, przecież ty różowiutką cerę masz. Mówię, oko błyszczy. Przecież jak ksiądz przyjdzie odwiedzić ciebie, to się zakocha i po prostu nie wyjdzie. Mama zaczynała się śmiać i mówi, ty to umiesz dupę pobić. No i już było wesoło. Ja mówię, a teraz wstawaj, rób mi kawę, kanapki, bo nie masz co siedzieć, musisz się ruszać. I ona robiła, chodziła i była sprawna. Ja siedziałem jak panisko. A było zupełnie odwrotnie, jak przychodziły inne paszkwile. I ona dla tych paszkwili była chora i cierpiąca i potrzebująca współczucia, a dla mnie była zdrowa, bo ja chciałem, żeby ona była zdrowa. I teraz pamiętaj, że bardzo często jest tak, że to ty wywołujesz to, jaki Kacper ma być i jaki kto ma być. Jak ty będziesz go widziała jako człowieka zaradnego, szczęśliwego, to on taki będzie. A jak ty będziesz mówiła, on sobie nie może znaleźć dziewczyny, on sobie nie może znaleźć dobrej pracy, on nie ma pieniędzy, on nie umie tego, on nie umie tego. Dokładnie taki będzie. Rozumiem. Tak to działa. Jak przyjrzysz się temu, jak posłuchasz mnie i zastosujesz, zobaczysz, jak szybko się on zmieni. To ty kreujesz. Tak jak ja kreowałem moją mamę, że jest zdrowa, i ona zawsze była zdrowa. Wszystko było dobrze. Ale ja siedziałem jak panisko, a było odwrotnie. Babcia siedziała, a wnuczki chodziły jak ona chora. Dokładnie tak było, jak oni chcieli. I tak jest wszędzie.
to my mówimy, że ktoś potrzebuje pomocy i udzielamy mu tej pomocy, więc on dla nas potrzebuje pomocy. On nam sprawia przyjemność. Chcesz, żebym ja był ofermą, czy był tym, co potrzebuje? Tak, to ja potrzebuję. No i wtedy ten ktoś się stara i mówi, on, ale ja muszę pomagać, bo on potrzebuje. Słuchaj, ja takich przypadków miałem masę, gdzie młodzi ludzie mieli problemy z matkami, które leżały w łóżku, były chore, cierpiące i cały czas narzekały do tej córki, do tego syna, że nie opiekują się, że nie poświęcają czasu, że łażą gdzieś zamiast tu pilnować i pomagać, bo ona chora. Tego. Dopiero jak nastąpiło zrozumienie, na drugi dzień matka konkretnie przypadek podaje. Przyszła córka z pracy po tej sesji, a ciężko było to wszystko zrobić, bo matka przeszkadzała na wszystkich polach, bo to wszystko mentalnie to paszkwile wiedzą. I na drugi dzień ona dzwoni do mnie, mówi, słuchaj, ja przyszłam z pracy, a mama do mnie mówi pierwszy raz od 30 lat, córko, czyś ty oszalała, co ty do tego domu tak tylko ciągniesz? Idź, znajdź se kogoś, ułóż se życie, co ty tak do tego domu i do domu. A mówi, ona mało jej oczy na wierzchnię wyskoczyły, bo mówi, co tam mama, jakaś głupia, wczoraj jeszcze co innego mówiła, a dzisiaj mówi mi zupełnie innego, bo ten program, te paszkwile nie pamiętały o tym, co robiły tej córce, rozumiesz? Tylko widziały siebie jako ofiarę. Dopiero gdy zobaczyły córkę jako ofiarę po tej sesji, dopiero powiedziały, co ty dziecko robisz. Dokładnie tak to działa. Naprawdę tak to działa. Zresztą sama możesz to sprawdzić. Właśnie traktując inaczej swoje otoczenie. Inaczej patrzeć. I ja ci powiem, gdy będziesz zwracała uwagę tylko na siebie, starała będziesz żeby się o to, żeby tobie było dobrze, żeby tobie było jak najlepiej, o przyjemności dla siebie, o wygodę, o wszystko, to tak będzie i wszyscy, kto będzie przy tobie, będzie też tak miał. Jak będziesz starała się dla nich, żeby im było dobrze, to im dobrze nie może być, bo starając się dla nich o dobrze, zasilasz program, że oni tego dobrze potrzebują. Tak, że oni cały czas oni potrzebują. Cały czas mi dają to, żeby mogła się starać dla nich, żeby było im lepiej. Dokładnie tak jest. Więc przyszłaś dzisiaj właśnie po taką lekcję, żeby zrozumieć, że nie możesz dać czegoś, czego nie masz. Dokładnie, ale najlepsze jest to, że ja wszystko w teorii, to po prostu wiem, w teorii samej. No to nie jesteś jedyna, słuchaj, teoretyków jest cały internet. Tam wszyscy wiedzą, jak trzeba miłością podchodzić, jak trzeba to, jak trzeba tamto, a tak naprawdę wszyscy mają zesrane życie. I im bardziej zesrane życie, tym bardziej pokręceni i umieją pierwsze co to rady dawać. Ojeju, wujek, dobra rada. To jest tragedia, że ludzie, którzy są nieświadomi, słuchają nieświadomych i myślą, że ci nieświadomi ludzie są jacyś wyjątkowi. Ja poznałem bardzo dużo ludzi, ja zrobiłem bardzo dużo sesji, poznałem bardzo dużo ludzi takich właśnie zwykłych, ale też poznałem takich, którzy zajmują się innymi, którzy właśnie są takim wujkiem dobrą radą. I słuchaj, najśmieszniejsze było to, że wszyscy ci ludzie mieli nieudane życie, byle jakie, ale jak tylko znajdywali ofiarę, to zaraz jej dawali rady, jak mają się zachowywać, jak mają robić, a powiedz jemu tak, a powiedz jej tak, a zrób tak. Albo takie rzeczy, zamiast wysłuchać kogoś, pokazać mu jakieś zrozumienie, to dają dobre rady. Dobrymi radami jest piekło wybrukowane, a wiemy, że w piekle jest raczej nieciekawie. Ale ja też właśnie, najlepsze jest to, że ja mam mnóstwo ludzi wokół siebie, nawet pracy czy coś, gdzie też tak samo oni są tak nieszczęśliwi, bo widać to po prostu jak na dłoni, ale tak po prostu przekrzykują się tymi swoimi dobrymi radami. Tak, tak jest. Im większy nieudacznik, tym lepsze rady ma. Tak. I głośniej krzyczy. Tak, i głośniej krzyczy, żeby zagłuszyć swoją miernotę. Ja to tak nazywam po imieniu, no niestety. Dobrze, Moniko, powiedz, co byś jeszcze chciała, żebyś od dzisiaj zaczęła nowe życie? Chciałam zapytać generalnie właśnie, jak wygląda, nie wiem, przestrzeń katra mojego, bo Nadia jest jeszcze mała i tak jakby jeszcze nie przeszła tego tak, co Katwer. Ja nie jestem z jego tatą. Rozstaliśmy się, jak on miał niecałe 2 lata. Potem poznałam drugiego faceta, z którym właśnie teraz mam córkę, ale on okazał się zwykłym oszustem i po prostu wszystko było pięknie, ładnie,
dopóki nie urodziła się Nadia, a on wyglądał, jakby go po prostu zniszczył psychicznie. Mhm. A na dodatek jeszcze niedawno zmarł partner mojej mamy, gdzie był dla niego no po prostu takim dziadkiem 200%. No po prostu, no na pewno coś gdzieś mu się musiało, nie wiem, dać znak jakiś tego wszystkiego. To znaczy, wiesz, ja tu widzę wszystko, że to wszystko się dzieje w twojej przestrzeni, dlatego że ty jakby nie zajmujesz się sobą. Gdzieś ciągle zwracasz uwagę na wszystko, co się dzieje dookoła ciebie, ale nie patrzysz na siebie i nie budujesz tego swojego wnętrza, tego potencjału. Dam ci jeszcze jeden taki piękny przykład, jak pewna pani, którą znam, no była takim nieudacznikiem. Nic jej się nie udawało, nic nie umiała. Jeszcze jej wmawiano, że ona nic nie umie. No więc no była w bardzo dobrym środowisku, żeby być takim nikim. I kiedyś przyszła do mnie na sesję, zaczęliśmy rozmawiać i zaczęła płakać i zaczęła opowiadać, jak ona jest nikim, niczym. Wymieniła bardzo dużo rzeczy, no i powiedziała, no popatrz, no i jak? Ja mam myśleć inaczej, skoro ja mam tyle dowodów na to, że taka jest prawda. Ja mówię, no przedstawiłaś tak pięknie, że ja ci nawet uwierzyłem, ale ja mam do ciebie kilka pytań. No i ona mówi, dobrze, to pytę, to ja pytam. Czy ty masz ręce? Mam. Czy masz nogi? Mam. Czy ty masz oczy? Mam. Czy ty masz słuch? Mam. Węch? Mam. Masz czucie? Dotyk? Mam. Czy ty jesteś sprawna? Tak. Czy ty umiesz gotować? Tak. Czy ty umiesz sprzątać? Tak. Czy ty umiesz pisać, czytać? I tak dalej, i tak dalej. Ja pytałem ją przez 15 minut, a ona cały czas mówiła tak. I ja mówię, to teraz czym jest to, co ty mówiłaś, jaką jesteś nieudacznikiem? Według tego, co mi odpowiadałaś, bo odpowiadałaś na wszystkie pytania tak. To znaczy, jak możesz być nieudacznikiem, skoro ty masz taki potencjał, a z niego nie korzystasz? Możesz być głupia, ale nie nieudacznikiem. I ona wtedy powiedziała tak, nigdy na siebie tak nie patrzyłam. A ja mówię, to zacznij tak patrzeć, a skończą się twoje głupoty i pierdoły. Dlatego, że jak ty cały czas się wkręcasz, że ty jesteś nikim, to jesteś nikim. Widzisz się taką, jak o sobie myślisz. A twój cały potencjał, który możesz wykorzystać, nie wykorzystujesz. Nic z nim nie robisz. Czyli odwróciłaś się i sama atakujesz cały czas siebie. Tylko po co? Bo ja tego nie rozumiem. Po co ty to robisz? I ona wtedy dopiero zrozumiała, że trzeba patrzeć na siebie inaczej. Przez 15 minut cały czas tylko było tak, 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 tak. Czyli jeżeli człowiek ma takie możliwości, taki potencjał, to znaczy, że jest głupi, a nie, że jest nieudacznik. Jest nieudacznik. Rozumiesz teraz? Jeżeli nie umiemy siebie określić i dołujemy się, to tak możemy zafałszować swój cały wizerunek, że nie damy sobie rady z tym. Nie, jest to niemożliwe, żebyś sobie dała radę ze sobą, jeżeli będziesz myślała o sobie źle. Znajdziesz miliony dowodów na to, że źle ci jest. Ale co to daje? Nic. Bo nie ma wyjścia, nie wychodzisz. Ale jeżeli zaczniesz myśleć, że umiesz coś robić, zaczniesz sprawiać sobie przyjemność, odnosić sukcesy, bo coś robisz, to zobaczysz, że jesteś wartością. I teraz tak, gdy ty przykładowo wiesz, że potrafisz to wszystko robić, to wtedy czujesz się lepiej, bo wiesz, że potrafisz to robić, że nie jesteś jakimś tam nieudacznikiem. Rozumiesz? Że masz pewien potencjał. Więc zaczynasz czerpać przyjemność i radość z tego potencjału. Bo możesz coś pisać, czytać, malować, rysować, tkać, nieważne. Możesz robić różne cuda i czerpać z tego radość i przyjemność. W pewnym momencie osiągniesz coś takiego, jak taki dość wysoki poziom własnej wartości. Bo wiesz, że co zechcesz, to możesz zrobić, tylko musisz chcieć. No bo jak nie chcesz, no to wiadomo, to nie ruszysz tyłka, no to nic samo się nie zrobi. I teraz co się okazuje? W momencie, gdy ty zaczynasz budować swoje wnętrze, zaczynasz sobie sprawiać radość, przyjemność, nie patrzysz na kogoś, że ktoś ci coś da czy pomoże, to okazuje się, że w pewnym momencie ty jesteś osobą szczęśliwą. Dlatego, że ty niczego nie potrzebujesz. Nie biegasz z jęzorem na wierzchu, ani nikogo nie prosisz na kolanach, żeby ktoś przyszedł, żeby cię pochwalił, żeby dał ci coś, bo ty to wszystko sama sobie możesz wziąć i to w takiej formie, jakiej ty chcesz. Co się okazuje? Okazuje się, że całe środowisko patrzy na ciebie i mówi, Monika to kiedyś była taka, że przychodziła do mnie po sól, pożyczać, nie umiała sobie dać radę z tym, z tamtym,
A dzisiaj Monika wielka pani. Ona wszystko ma, ona wszystko... Ten... Ja też tak chcę. I ten ktoś zaczyna zmiany robić u siebie, bo Monika ma, bo Monika inaczej podchodzi, bo Monika teraz nie płacze, tylko coś działa. Rozumiesz, o co chodzi? I zaczyna się wtedy całe twoje środowisko zmieniać. Chcesz zmienić świat? Zmień siebie. A nie zmieniaj świata, bo polegniesz. Nic nie zrobisz. Więc Moniko, musisz odbudować swoje wnętrze, bo ty masz potencjał niewykorzystany i tracisz go na rzecz innych. A oni mają to głęboko poza sobą. Nawet nie to, co pomyślałaś, tylko głęboko poza sobą. Nie są zainteresowani. Nikt nie jest zainteresowany tym. Każdy jest zainteresowany tylko... Zaczęłam zauważać ostatnio. No i bardzo dobrze, że zaczęłaś zauważać to. Tak. No ja wszystkim chciałam coś tam pomóc, żeby nie byli takimi właśnie, jakby to powiedzieć, ludźmi, nie? Ale dokładnie, tak jak zresztą słyszałam już dużo razy, niech się kiszą we własnym coś. Dokładnie, dokładnie. Chodzi o to, że zacznij sprawiać sobie małe przyjemności, radości, odnosić w nich sukces i odczuwać przyjemność tego, co zrobiłaś. Nieważne, czy to będzie przyszycie guzika, upieczenie ciasta, czy to będzie cokolwiek. Nawet jak kawę se zrobisz, to usiądź i delektuj się nią, a nie pij ją w biegu, jak jakiś niewolnik. Rozumiesz? O Jezus, ja nie pamiętam, kiedy ja wypiłam kawę na spokojnie. No tak? Więc widzisz, o czym jest mowa. Mowa jest o tobie cały czas. Jeżeli ty nie odczuwasz przyjemności, radości z tego, co robisz, to to wszystko, co robisz, robisz nadaremnie. A wtedy to wszystko odwraca się przeciwko tobie. Tak, tak jest. To już wiesz, co masz robić, czy jeszcze nie? Wiem. Dobrze, to powiedz, co byś jeszcze chciała. Chciałam, no, głupio mi się trochę przyznać, bo tak jak mówię, ja teoretyk jestem i tak dalej, tak. Ale papierosy palę, nie chciałabym palić. Chcesz rzucić? Nie mogę tego rzucić, bo ja właśnie, wydaje mi się, że nie chcę. To jest najlepsze. No tak, bo wiesz, o co chodzi, ja ci coś powiem. Ja paliłem papierosy bardzo dużo lat. I w któregoś dnia wreszcie powiedziałem sobie, koniec, nie chcę więcej palić. I jak ja powiedziałem, że nie chcę palić, te papierosy, ten nauk, ten program zaczął się buntować. Ale ja powiedziałem, nie chcę palić. Prędzej zdechnę niż zapalę. Ja to powiedziałem z takim głębokim przekonaniem, że od tamtej pory nie zapaliłem nawet jednego papierosa. Chodzi o to, że ja byłem zdecydowany na to, żeby nie zapalić. Rozumiesz? Jeżeli nie jesteś pewna, że chcesz rzucić, no to będziesz cały czas w tym programie. Chodzi o to, że musisz podjąć decyzję, tak zwaną męską decyzję, że albo chcesz palić, to pal i nic nie gadaj, albo nie chcesz palić i mówisz nie chcę palić, rzucasz i wtedy z takim głębokim przekonaniem. Jeżeli to zrobisz, to tak. My możemy cię uwolnić od tego, ale jeżeli ty sięgniesz po papieros i złamiesz tą swoją silną wolę, znowu wejdziesz w to, to lepiej, żebyśmy ci nie oczyszczali. Musisz być pewna, że chcesz rzucić i wtedy my ci oczyścimy, my ci pomożemy w tym, usuniemy ten program i naprawdę nie będziesz chciała palić, ale nie możesz sprawdzać, nie możesz kombinować nic, bo powrót jest później. No nie ma powrotu już na to, dlatego że jak złamiesz tą silną wolę, jest po tobie po prostu. To już później jest takie, wiesz, takie bleblanie, jak to większość ludzi robi. Wie. No. Jak będziesz święcie przekonana, że nie chcesz palić, zgłoś się. Powołaj się na tą rozmowę, bo ja za bardzo nie mam czasu i ja specjalnie się nie zajmuję ludźmi ostatnio. Nie wiem, dlaczego ciebie wziąłem, nie wiem. Może dlatego, że czułem, że masz taką potrzebę, żeby ci pomóc, bo inaczej sobie nie dasz rady. I być może tylko dlatego do ciebie napisałem, bo tak naprawdę... To właśnie też się zastanawiałam, dlatego... Więc słuchaj, wykorzystaj swoją szansę, bo ostatni gryzą psy. Dobra. No, ale właśnie ja tak, dlatego tak jak gadałam przez telefon, byłam taka strasznie podekscytowana, bo... Nie dość, że tak, pierwszy mail, potem drugi mail, że tak też zależy z twojej strony. I też się zastanawiałam, dlaczego. Naprawdę, przysięgam, zastanawiałam się, dlaczego. Wiem o tym, ale mówię ci. Odpowiadam ci na pytanie, dlaczego. Zobaczyłem twoje wnętrze i zobaczyłem, jak jesteś bardzo zagubiona w tym wszystkim i idziesz w drugą stronę, jesteś odwrócona od siebie i dlatego napisałem do ciebie
pokażę ci to. Zmienisz? Mhm. Okej, nie, twoja sprawa, ale żebyś wiedziała, żebyś nie mogła później powiedzieć, że ty nie wiedziałaś. Rozumiesz, o co chodzi? Nie. Czyli po mojej wiadomości tak odczytałeś to? Tak, jak tylko napisałaś, ja od razu odbieram informacje całe i dlatego niektórych ludzi odrzucam, a niektórych po prostu no jakby w przyspieszonym tempie biorę. Rozumiem, rozumiem. No. Właśnie, no, jestem mega w ogóle... Ja tylko mówię, wykorzystaj to. Dlatego, że no, możesz drugiej szansy nie mieć. Ja nie mówię, że nie będziesz miała, ale możesz nie mieć. I dzisiaj jest bardzo dużo różnych oszołomów, którzy ci w głowie namieszają, jeszcze ci dowalą głupot. Tak, tak. I po co ci to? To wszystko jest niepotrzebne, dobrze, te wszystkie pierdoły. Tak. Przerabiałam to i w dalszym ciągu to jest, dlatego no, rozumiem wszystko. Dobrze. To co, kończymy w takim razie, tak? A będę mogła odezwać, powiedzmy, za miesiąc? Oczywiście, że będziesz mogła. A czy będę mogła się czasem odezwać do ciebie na Skype'ie? Może się czasami odezwać, jest to trudne, żebym ja miał czas, bo naprawdę mam bardzo mało czasu, ale jak będę miał czas, to chętnie porozmawiamy chwileczkę jak coś, dobra? Prawie dlatego nie chcę tutaj wywoływać jakichś obietnic czy takich rzeczy. Nie. No, w porządku. Ja czasem po prostu wcześniej napiszę, a czuję taką sympatię do ciebie, że po prostu jestem taka szczęśliwa. Ja myślę, że też właśnie tutaj poczułem, że gdzieś to twoje zagubienie można ci pomóc wyprostować i chciałbym, żebyś to wykorzystała. Dobrze, Moniko, w takim razie wszystkiego dobrego. Ja policzę do trzech. Wybudzisz się, będziesz tu i teraz, ale jeszcze zapytamy Iwonkę, czy coś znalazła, czy coś jeszcze jest w przestrzeni. Dobrze. Iwonko? No, oczyściło się to wszystko. Wszystko unormowało. Piotruś? Mhm. Dobrze. Chcę jedną rzecz zapytać? Tak. Na łąkę mnie nie przyniosło, dlatego że jeszcze jestem właśnie przez to, że jestem jaka jestem na razie? Nie, ja cię wytłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że jesteś odwrócona sama od siebie. Do tej pory byłaś odwrócona. Dostałaś informację o tym i teraz jak zaczniesz dbać o siebie, zaczniesz zwracać uwagę na siebie, w następnej sesji jesteś na łące i będziesz cudowne rzeczy właśnie doświadczyć. O tym mi chodziło, dobra, no, dobrze zrozumiał. Tak jest, teraz masz przez miesiąc czasu pracować tylko nad sobą. Będziesz miała tą sesję, ja ci ją zaraz przerzucę tu na Skype'a i codziennie ją słuchaj, wchodź w to i przerabiaj to i utrwalaj, żebyś nie zapomniała nawet na ułamek sekundy, że ty jesteś najważniejsza. Nikogo, niczego nie ma. To jest wszystko twoje wyobrażenie. To wszystko jest wyobrażenie. Jedyną istotą, jaką jesteś, to jesteś ty, ale jesteś tylko energią i informacją. A reszta wszystko to jest wyobrażenie. I następnym razem ja ci pokażę, że to jest prawdą. Ale dzisiaj na razie nie, bo dlatego, że byłaś odwrócona sama od siebie. Okej, dobra. W takim razie policzę do trzech, wybudzisz się, będziecie tu i teraz. 1, 2, 3. Otwórz oczy, przejmij władzę i kontrolę swoimi ciałami, zmysłami, poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. Dobrze, szczęśliwa.